Tak. Otóż my na sprzedaż mamy samochód. To są nabywcy nowego samochodu. Podać mi umowę sprzedaży. Otóż będziemy sprzedawali Opla Corsa. Samochód. Rocznik jest nieważny, bo to jeszcze marki niemieckie były wtedy w Niemczech. Ogólnie Niemiec płakał, jak sprzedawał, bo nie było w granicy. Jak się uciekało nim, no jeździł tylko do kościoła, więc przebieg można sobie wyzerować. Tak? No to przebieg się nie martwi. Co mnie jeszcze mamy? Widzę na gazie. A i tu jest podziurawiony, ale wiecie, no dziewczyny niektóre lubią, jak samochód głośno walczy, tak? Nie, bo jest szatun na dzień. Jak trafił? Znaczy ma szyber tak, ale on jest nieotwierany, niezamykany, nie? To jak otworzy. Silnik się nazywa łapać pilny filer. Żeby się powiedzieć, jak na koni, jak i pojemność, no to nie sprawdzi, bo maska jest nieotwierana. Ale mówię, że był dobry, bo to jeździ nadal, nie? Nie, światła sprzedał mnie przed sprzedaniem samochodu. Światła nie ma. Bo to jest samochód... Bo to samochód dzienny jest. Latarkę w telefonie musi być. Na razie rozumiem, pytań nie ma. Samochód się podoba, tak? Kochaj, tak? To się cieszę. Za samochód nocny jest dopłata oczywiście. Silnik, niespodzianka, a mamy dziurę w podłodze, bo hamulca też nie ma. No i oczywiście, wiadomo, samochód niemiecki, więc zawiera rys historyczny. Posiada karabin maszynowy w bagażniku. No i najważniejsze, cena. Nie. Dla kobiet teraz, no bo tam jakieś tam nieważne rzeczy pod silnikiem, to nie są ważne w ogóle. Kolor! Zależy, jaki kobieta lubi, no na przykład maska jest czerwona, bagażnik jest czarny, dach jest jeszcze niepokolorowany, ale taki trochę brudny odzień, taki żółty, od słońca. No podwozie nikt nie patrzy na podwozie, bo są niebieskie. W środku jest w ogóle, nie ma koloru, są farby dołożone, plakatów je można malować jak się chce. A i radio nie, nasze radio jest, ale zablokowane, no tak to się dokoduje, no to działa wtedy. Ale radio jest! Bo to może radio znosić piosenkarki z tyłu, to żeby śpiewały. A masz numer do Dody? W niemieckim samochodzie. A no i pod spodem oczywiście pomarańczowy, no bo trochę rdzy. Przejdę do najważniejszego, no wartość. 20 tysięcy marek niemieckich. Po przewalutowaniu to będzie gdzieś 20 zł polskich. No ale z racji, że dorzucamy kluczyki, to 2000 musisz zapłacić złotych. Więc będzie promocja, bo kluczyki, bo tak to bez kluczyków sprzedajemy. Dwie dychy. Dwie dychy. Ale nie pójdzie bez kluczyków. Tak, jeśli to działa wtedy, wiesz, konia wynajmujesz, oprasz też mam kwadrat. Ale ciebie kochają za kluczyki, na to Wizą musisz płacić. Kartą Wizą musisz płacić. Tu Mastercard nie wchodzi. Trzymamy? No ogólnie kasa pójdzie na kebaby. Tak. Dla tych biedniejszych, ale tylko sos, bo na mięso i na sałatę nie starczy. Więc sos. Łagodny, bo poparcie po języku. Może odpowiemy na każde. Dwie dychy na kredyt? Chyba pod zastaw. Mogą nie mieć do granicy, a teraz w ogóle leciał. Szczerze to, wiecie, bo już nie mam czym wrócić do domu, ale na dziś byście, wiecie, załatwilibyście mi na dziś kogoś do zapchania mnie tam gdzieś. Czekaj, kupilibyście? Bardzo, bardzo dziękujemy. Przekonali prawie wszystkich.